Witam Was na moim kanale. Słuchajcie, długo wyczekiwany model Remo Hobby. Myślę, że wszyscy tutaj czekaliście na niego. Jak on wygląda, jak się prezentuje. Czekaliście na moją opinię, wrażenia. No i co? Wygląd przypomina bardzo Axiala Honcho, dlatego ja na niego mówię sobie potocznie tak Remo Honcho. Nie każdemu się to może podobać, że jest bardzo podobny, czy jest to kopia Honcho. No trudno, o tym nie będę tutaj dyskutował. Ale co tutaj mamy w tym modelu? W zestawie, o może zaczniemy od tego. Jest akumulator 2500 mAh, NiMH to jest. Aparatura taka najprostsza, dwukanałówka. Tutaj jest taka ciekawostka, o, dla lewo-praworęcznych. Jak ktoś jest leworęczny, to może sobie tutaj taki przycisk przesuwamy. Najprostsza taka, żadnych cudów tutaj nie ma, ale ma pokrętła jakieś tam, martwa strefa steru. Tutaj chyba nawet jest przycisk do oświetlenia, mi się tak wydaje, nie sprawdzałem tego nawet. Throttle trim, steering trim, ustawienia zakresu pracy serwa, włącznik, tak by to wyglądało, z aparaturką, jeszcze raz, nie wiem, czy to tu będzie wszystko w porządku widać, no i co, i sam model. O wyglądzie to już tutaj Wam mówiłem. Spinki są bardzo fajne, to mi się akurat w nim podoba i to dość mocno, ponieważ są tutaj takie fajne uchwyciki, te spineczki bardzo lekko się zdejmuje. Tutaj jeszcze taka malutka ciekawostka, o, taka skrzyneczka na narzędzia jakieś tam, taki bajerek. W zasadzie to nie wiem, co by tam można schować, może buzer, bo nic tam za bardzo nie schowamy. Co my tutaj mamy pod spodem? Silnik szczotkowy 550 20T, regulator combo 2 w 1, czyli regulator obrotów plus odbiornik, serwo steru było tutaj zwykłe, takie z bardzo krótkim orczykiem. Powiem szczerze, mocą to serwo tutaj no nie grzeszyło, ponieważ no bardzo słabe to serwo jest seryjnie. I ja Wam tu może pokażę. A, przepraszam, nie podpiąłem akumulatora. I już mamy. Teraz w tej chwili działa to bez problemu. Po wymianie tego serwa. Tutaj jeszcze był taki myk z tym serwem, że ten orszyk był bardzo króciutki i przez to zakres pracy tego serwa no nie był w pełny, koła nie skręcały za dobrze, dlatego ja to serwo wymieniłem. Dłuższy orszyk też nam tutaj sprawy rozwiązał. Końcówki oczywiście standardowo w tym regulatorze obrotów były Tamiya. Ja sobie zmieniłem na te Dinsy, takie akurat miałem, nie miałem XT60, także dałem te Dinsy. Pakiet lipo zapakowałem, zmieniłem go na 4000 mAh. Ja mam tam Redox, mam go już 3 lata, także no bardzo dobrze ten pakiet się póki co sprawuje. Nie mam tutaj z nim żadnych problemów, ale okej. Teraz tak, mamy tutaj koła gumowe. Guma jest bardzo miękka. Jak tam widzieliście moje testy w terenie, no to ta guma jakoś tam nie zachowywała się rewelacyjnie. Ale wynika to z tego, że ten model jest bardzo lekki. Słuchajcie, on jest leciutki i to dość, i to bardzo. Co ciekawe, te felgi są skręcane. Ja Wam zaraz to pokażę, tu na przykładzie tego koła zapasowego. Tylko to muszę odkręcić. Już, już, już. Zobaczcie. Tutaj są śruby i te śruby odkręcamy i ta felga się po prostu rozchodzi. W tym momencie opony można zdjąć, można sobie opony zmienić, także to jest taka, no myślę, to jest duży plus, ponieważ no felgi skręcane, można opony sobie tutaj wymienić, a nie trzeba tu też felg wymieniać.
Aczkolwiek jest to jakiś tam plastik. Także nie wiem, jak to się w terenie będzie spisywało, czy to po jakimś dłuższym użytkowaniu, czy to nam nie popęga, ale wygląda to dość solidnie. Także ja bym tutaj nie widział jakiegoś problemu, ale to oczywiście zweryfikuje to życie. Co wam tu jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, słuchajcie, na początku, jak ja ten model uruchomiłem, to nie bardzo wiedziałem, gdzie tu jest włącznik i włączyłem, podpiąłem pakiet i on się włączył, bo tu był, jest taki motyw. To jest w zestawie dodawane, ale to nie było wpięte. Tu jest taka tu są dwie zworki. Tryb LiPo w tej chwili mam i tryb NiMH. Ja przełączyłem to na LiPo i tu była druga zworka. Tego w instrukcji niestety nie ma, ale jest tutaj opis Power, że ta zworka jak jest włożona, to w tym momencie ten regulator po podpięciu pakietu on się włącza automatycznie. I po prostu trzeba wziąć, wpiąć ten włącznik. I dzięki temu po prostu możemy sobie ten model włączać. O. I mamy, tak? Nie musimy tutaj w tym momencie kombinować, że po wpięciu pakietu od razu ten model nam się włącza sam. Kolejna rzecz. Słuchajcie, tutaj trzeba też z tymi wałami zrobić porządek, ponieważ one nie są, te krzyżaki nie są w tej samej linii. Zobaczcie. Tu ten krzyżak jak nam wychodzi, to i przy skrzyni musi być w identycznej pozycji. Jeżeli to nie będzie w identycznej pozycji, to koła podczas jazdy będą falowały. Ja wam to zaraz pokażę. To też jest bardzo ważna rzecz, bo też tam ktoś mnie pytał, o co tu chodzi z tym. I teraz zobaczcie. Patrzcie na przednie koła. Zobaczcie, tylne koła kręcą się normalnie, bo jest wał ustawiony dobrze, bo ja go już przerobiłem. A zobaczcie na przednie. Widzicie? Wały nie są po prostu prawidłowo ustawione. Ja dopiero czekam na części Traxxasa, żeby to poprawić. I patrzcie, to koło nie kręci się po prostu równo. I ten model podczas jazdy po prostu skacze. Dlatego to jest na dzień dobry do zrobienia. To trzeba poprawić, żeby ten model po prostu no, jeździł prawidłowo. Przecież on też, jak tak jedzie, to jest takie... Słychać, że ta skrzynia po prostu nie pracuje tak, jak powinna. Zobaczcie, tył kręci OK, przód, jakieś takie skoki. Ale to jest do poprawienia. Koszt tych wałów, ja wam od razu mogę powiedzieć, to jest 24 zł. Ktoś powie, dużo, niedużo, no model trzeba... Kupujemy model, trzeba w niego pakować. OK, słuchajcie, ale to jest model, za który ja zapłaciłem 400 zł. Miałem kupon rabatowy na Banggoodzie i dał mi on kolosalną zniżkę, tak za 400 zł, no ja bym się tutaj nie czepiał tego akurat. I szukałbym również promocji na ten model, jeżeli się wam podoba. Servo ja jakieś tam miałem, wpakowałem tu Emaxa ES 3005, 12-kilowe, 12 kg, przepraszam, wodoodporne ono jest, regulator też jest wodoodporny, tutaj producent nawet napisał, że jest on waterproof, dedykowany do crawlera. Amortyzatory, jakieś tam tłumienie jest, o ile tył jakoś tam nam chodzi, o tyle przód, no przód chodzi troszeczkę gorzej, nie wiem czemu, ale dla mnie te amortyzatory albo trzeba w nich wymienić olej, one są olejowe, bo to czuć, że są olejowe, ja ich nie rozbierałem. Sprężynka niestety jest to jakaś taka zwykła sprężynka, nie jest to żaden cud. Także no ja po prostu zamówiłem nowe amortyzatory i będę je wymieniał na, no, na normalne jakieś tam, no bo te to tak... No okej, no za 400 zł jest okej, nie ma tutaj jakiegoś problemu z tym. Co ja bym wam tu jeszcze chciał powiedzieć o tym modelu? Układ linki, o jeszcze może to. Z tyłu są cztery linki, z przodu też są cztery linki. Tutaj mamy co prawda jedną, drugą, trzecią, ale czwarta jest tutaj. Zobaczcie sobie, idzie w ten sposób. I tu też trzeba taki mały myk zrobić, bo popatrzcie, jak się ten most idzie w górę, to on haczy o to. W tym miejscu haczy o tą linkę. I u mnie to już nie haczy, bo ja tu po prostu dałem taką silikonową podkładkę, taki silikonowy o-ring. I tak samo tutaj dałem silikonowy o-ring, że to mi się troszeczkę wysunęło i w tym momencie mi to nie haczy o
ten most podczas pracy zawieszenia. Ale tak generalnie powiem Wam szczerze, że jak na model za 400 zł, on normalna jego cena to jest gdzieś tam około 720-750 zł, zależnie od kursu waluty. Momencik, ja to teraz tutaj spróbuję złożyć z powrotem. To ja Wam powiem szczerze, za 400 zł to ja ten model jak najbardziej polecam. W mojej opinii skromnej jest on lepszy na starcie niż model HG. Z HG też ciekawy model to był, ale jednak w HG trzeba troszeczkę pracy włożyć. A ten, no powiem szczerze, ma fajny potencjał. Nie jest to model jakiś tam do startowania w zawodach, gdzie ja tam jeżdżę na rctrial.pl. No byłem aż dwa razy, ale okej. Na pewno nie jest to taka półka jakościowa jak MST czy Traxa, z którego również tam gdzieś zakupiłem w zeszłym tygodniu, jak pewnie widzieliście. Ale umówmy się tak, za 400 zł, ja tyle zapłaciłem na Banggoodzie za niego, na Gearbeście on jest za 500 bodajże 70 zł w promocji. I ja Wam powiem szczerze, że jest to bardzo dobra cena za taki model. Ja bym tutaj go po prostu no wybrał jako tam jakąś taką trialówkę, kupił do zabawy gdzieś tam wokół komina, jak to się mówi, nie na jakieś tam zawody, ale do takiej luźnej jazdy naprawdę fajna zabawka, jest to fajny modelik. Ja Wam go gorąco polecam. Decyzja oczywiście należy do Was. Ja Was tu nie namawiam, że musicie go kupić, bo można go zbierać i kupić coś lepszego, droższego. Znaczy tak, na pewno, o, ja bym na pewno za niego nie dał 700 zł. Bo powiem szczerze, za 700 zł można kupić MST w kicie, CMX albo CFX i to już w tym momencie można mieć naprawdę dużo lepszy model, ale mniejszy. Ja Wam zaraz pokażę. Przeniosę Wam MST i sobie zobaczycie, także zaraz do Was wracam. No nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Słuchajcie, tu jest porównanie Remo, tu jest MST CMX. Także no ten jest zdecydowanie większy, jest szerszy. MST jest mniejszy, przez to ma tam troszeczkę, no w terenie, czy będzie lepiej jeździł, czy lepiej, czy gorzej będzie jeździł, no to jest mi trudno powiedzieć. Na pewno większe modele mają lepsze zdolności terenowe. Ale no jak tam widzieliście na filmie, jeszcze Wam pokażę tylko z Traxasem. Bo pewnie Traxasa też jesteście ciekawi. Porównanie. No Traxas jest porównywalny wielkościowo. To Remo jest szersze. Traxas jest dłuższy, ale przez to, że, no, że gdzieś tam ta karoseria jest po prostu inna, także tak by to wyglądało. Tego sobie odłożymy. No i co? Myślę, że to by było na tyle. Myślę, że wszystko tu powiedziałem. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego modelu, to pytajcie w komentarzach lub tam na Facebooku. Zapraszam również do strony na Facebooku RC From China, RC Polska. Grupa również jest tam WL Toys. Również pozdrawiam tutaj RC Majstra, który mnie gdzieś tam ostatnio przywołał. Dzięki za to. I tu prostuję, ja nie prowadzę sprzedaży części, jak tam mówił nad mój temat. Także ja zawsze pomogę w miarę możliwości, gdzie można co kupić, ale ja sprzedaży części nie prowadzę. No, także myślę, że to by było na tyle. Jeżeli coś pominąłem, to postaram się to nagrać w kolejnym materiale. Ja sobie jeszcze zamówiłem do niego większe koła, troszeczkę 120 mm. Zobaczymy, jak on na większych kołach będzie wyglądał, na amortyzatorach olejowych, innych. Zobaczymy, jak on wtedy będzie pojeździł. I zapraszam Was również do filmiku, na którym tam była jazda. Traxas i Remo. No i myślę, że to by było na tyle. Także pozdrawiam Was wszystkich i zapraszam do kolejnego filmu. Cześć!